Poznaniu piłkarskie święto. Takim zainteresowaniem nie cieszył się żaden mecz w tym sezonie, oczywiście rozgrywany przy ulicy Bułgarskiej. Blisko 12 tysięcy widzów przyszło dziś oglądać pojedynek Lecha z Legią, drużyn, których występ gwarantuje duże emocje. Lechici w bojowych, niebieskich barwach, co miało dziś przynieść uśmiech fortuny i 3 punkty. Gospodarze bez pauzującego za żółte kartki Bociana. W jego miejsce trener Kurowski desygnował do gry Tomasza Augustyniaka. Legia w porównaniu do ostatniego meczu w Pucharze Ligi z Pogonią z 2 zmianami. Wyparłe zastąpił Robakiewicz, a tuż przed meczem kontuzjowanego Łapińskiego Jacek Bednarz. Tomasz Łapiński narzekał na rozgrzewce na ścięgna Achillesa i Franciszek Smuda nie chciał ryzykować poważnej kontuzji. Obydwa zespoły w rundzie rewanżowej spisują się bardzo dobrze. W tabeli wiosny Legia jest 3, a Lech 4. To musiało gwarantować widowiskowy futbol. Ci, co przyszli na stadion przy Bułgarskiej, na pewno tego nie żałowali. Od pierwszych minut szybki, zacięty i co najważniejsze, ciekawy mecz. Jarosław Maćkiewicz, uderzenie z prawej nogi i pewna interwencja Zbigniewa Robakiewicza. To pierwsza ciekawa akcja meczu Lecha z Legią. W odpowiedzi atakuje Bartosz Karwan, przewracany przez Drajera i prowadzący to spotkanie Krzysztof Słupik. Dyktuje rzut wolny dla legionistów. Jego egzekutorem będzie Rafał Siadaczka. Sprytne uderzenie na drugi słupek. Tam bliski szczęścia był Maciej Murawski, ale niezdecydowany obrońca Legii nie zdołał sięgnąć tej piłki i Lechici mogą mówić o dużym szczęściu. W dalszym ciągu atakują zawodnicy Franciszka Smudy, Rafał Siadaczka, jest Sylwester Czereszewski. Zbyt lekkie było to uderzenie, żeby zaskoczyć Michała Kokoszanka. Za nami prawie 30 minut spotkania, żywe, ciekawe, dobre spotkanie i w dalszym ciągu bez bramek, ale naprawdę emocji nie brakowało. Tomasz Sokołowski, dobre zagranie do Sylwestra Czereszewskiego, około 30 metrów od bramki Michała Kokoszanka i fantastyczna interwencja bramkarza Lecha Poznań. Kapitalne uderzenie Czereszewskiego i końcami palców Kokoszanek wybija piłkę nad poprzeczką. Optyczna przewaga warszawskiej Legii, ale kontry Lechitów od samego początku były bardzo groźne. Wyrównany, zacięty i przede wszystkim emocjonujący spektakl oglądali dziś kibice przy ulicy Bułgarskiej. Kardynalny błąd w środku pola. Przed szansą Marcin Mięciel ma po lewej stronie Sylwestra Czereszewskiego, jednak pomocnik Legii zdecydował się na strzał. Nieudane było to zagranie Mięciela, a w odpowiedzi atakują Lechici. Sławomir Suchomski ogrywa Murawskiego, strzela z lewej nogi, ale wprost dobrze ustawionego Zbigniewa Robakiewicza. Mecz z minuty na minutę nabiera rumieńców. W odpowiedzi legioniści Bartosz Karwan, w środku jest Mięciel. Niepewna interwencja defensorów. Rafał Siadaczka, mocne uderzenie, ale nad bramką Michała Kokoszanka. Ostatnie minuty pierwszej połowy spotkania, jak na razie w Poznaniu bez bramek, ale emocji naprawdę bardzo dużo. Maciej Murawski, niezbyt dobre wybicie piłki, z daleka uderzał Szerfen i pewnie broni Zbigniew Robakiewicz. Ostatnie minuty pierwszej połowy należą do gospodarzy. Bardzo ładny cross na prawą stronę boiska. Maćkiewicz, piłka trafia pod nogi Kaczorowskiego, bardzo ładne uderzenie, piłka zakręciła koło słupka bramki Zbigniewa Robakiewicza i wylądowała na słupku. No niewiele brakowało do szczęścia, bardzo ładny, techniczny strzał Kaczorowskiego. Robakiewicz nie miał najmniejszych szans przy tym uderzeniu, no i nie najlepsza dobitka Jarosława Maćkiewicza. Napastnik Lecha niepotrzebnie uderzał piłkę z prostego podbicia. Gdyby trafił w nią wewnętrzną częścią stopy, mielibyśmy do przerwy jedną bramkę, a tak po pierwszych 45 minutach, dobrych 45 minutach, mamy remis 0-0. Drugą połowę rozpoczął od celnego strzału Bednarz. Teraz przy piłce Matlak, też dobre, celne uderzenie i pewna interwencja Zbigniewa Robakiewicza. Dużo pracy mieli dziś bramkarze obydwu zespołów, ale jak do tej pory spisywali się bez zarzutu. Kapitalne zagranie Maćkiewicza, Paweł Kaczorowski ogrywa Jacka Zielińskiego, ma przed sobą Robakiewicza, strzela i po raz drugi Kaczorowski trafia w tym spotkaniu w słupek. Nieprawdopodobny pech pomocnika Lecha Poznań.
Wspaniale zrobił to Kaczorowski, ominął reprezentacyjnego obrońcę, zmylił też Robakiewicza, no ale zabrakło kilku centymetrów do szczęścia i w dalszym ciągu jest 0-0. Błąd w środku pola Adama Majewskiego, Sławomir Suchomski ma przed sobą Murawskiego, mija obrońcę Legii i w tym momencie pada na Murawę, a Krzysztof Słupik dyktuje rzut karny. Sławomir Suchomski to dla niego 11 sezon na ligowych boiskach, ma już za sobą 245 meczów i stanie przed szansą zdobycia swojej 56. ligowej bramki. Suchomski czy Robakiewicz? Strzałnie do obrony i od 81. minuty spotkania Lech Poznań prowadzi z warszawską Legią 1-0, a Suchomski w rundzie rewanżowej spisuje się jak rasowy łowca bramek. W pierwszym spotkaniu na inaugurację rundy wiosennej zdobył 2 gole przeciwko Zagłębiu Lubin. Następnie pokonał też bramkarza Pogoni Szczecin, Amiki Wronki i teraz pokonuje Zbigniewa Robakiewicza, a w odpowiedzi Bartosz Karwan. Minutę później, minutę tylko cieszyli się kibice poznańskiego Lecha z prowadzenia. Bartosz Karwan doprowadza do remisu. Nie upilnował go Tomasz Najewski i od 82 minuty mamy remis 1-1 i zawodnicy właściwie grają od początku. Momentalny zryw zawodników Franciszka Smudy i do zakończenia pozostało 7 minut. Kto zdobędzie zwycięską bramkę? Marcin Mięciel? Fatalny kiks Michała Golińskiego i cieszą się zawodnicy Franciszka Smudy. Nieprawdopodobna radość, jeszcze kilka minut temu prowadzili gracze Mariana Kurowskiego, a tymczasem po 88 minutach prprowadzi Legia 2-1. Legioniści po dość szczęśliwym, acz zasłużonym zwycięstwie w Lubinie z Zagłębiem w podobnych okolicznościach, kiedy to przegrywali 0-2 i w końcówce zdołali strzelić 3 bramki, w tej rundzie po raz drugi właściwie z beznadziejnej sytuacji ratują korzystny wynik. Legia zasłużenie pokonuje poznański Lech, bardzo dobrze grający dziś poznański Lech, 2-1. Myślę, że poziom naszej piłki polskiej w tym roku jest o wiele wyższy niż to było wcześniej. A mnie osobiście cieszy dobra dyspozycja kadrowiczów. Czy spodziewał pan się takiego obrotu sprawy? W 81 minucie bramka dla Lecha, a tymczasem mecz kończy się zwycięstwem Legii. Tak bywa. Piłka nożna właśnie dlatego cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, bo do końca, dopóki sędzia nie gwiznie końca meczu, wszystko może się zdarzyć. Dziś chyba najbardziej smutnym człowiekiem w Poznaniu jest nieszczęśliwy strzelec bramki dla warszawskiej Legii, Michał Goliński. No cóż, futbol potrafi być okrutny. Lech Legia 1-2.